No siema wszystkim, z tej strony Kalo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. I na początek bardzo chciałbym was ogólnie przeprosić za poprzedni odcinek. Jeszcze nie wiem, jak on dokładnie wyjdzie, bo już nagrywam kolejny. No ale zauważyłem, że po tym, jak go tam wrzucałem i ogólnie go montowałem, to okazało się, że po prostu mikrofon za słabo czytał głos, a teraz znowu mi się wydaje, że jest za głośno. Coś mi się ostro po prostu zjebało z mikrofonem. No i musiałem trochę się pobawić tutaj w ustawieniach i przygłosiłem go aż dwukrotnie. Nie wiem, co się osobiście stało. No ale już to nagranie będzie na pewno w lepszej jakości. No i wy to dzisiaj normalnie szalejecie, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Zaraz po tak naprawdę momencie montowania odcinka pierwszego wpadła kolejna subskrypcja. Jest już nas aktualnie na kanale 99, więc bardzo tutaj chciałbym podziękować użytkownikowi Patryk Poloczek za kolejnego suba na moim kanale. Witam cię tutaj, majster, w rodzince, gromadce, w grupie. No i co, a my lecimy oczywiście z kolejną krainą. Jak widzicie, tutaj wyszliśmy z portala, bo myślałem, że jeszcze jakoś ewentualnie nagrać odcinek powtórkowy z tego wszystkiego. No ale wiecie, jak to jest. A ja znowu z mikrofonem źle byłem podłączony. Dobra, teraz? Okej, teraz jest o wiele lepiej. No i co? No i lecimy tutaj z kolejnym odcinkiem. Tutaj o Patryku także wspomniałem. No i lecimy dalej. Z tej okazji, że na ten moment jest 99 subskrybentów, to dalej zostajemy przy tym, abyście zostawili 9 łapek w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek. Jeżeli tylko się okaże, że przekroczycie pierwszą barierę, to zaraz wrzucam odcinek numer 2 i zajmuję się oczywiście za nagrywanie trzeciego odcinka. No dobra, a my tutaj wróćmy do tematyki Spyro. I na ten moment wygląda tak, że już pierwszy tutaj świat mamy zwiedzony, więc teraz udamy się do drugiego, który jest albo tutaj, albo może być jeszcze ewentualnie tam. Tam podejdziemy i zobaczymy, jak to jest. Ale najpierw z tymi dzikami. Te dziki są upierdliwe, naprawdę. Dobra, tutaj się tego dzika już pozbyliśmy. Tutaj także. A ja jeszcze podejdę tutaj, aby ewentualnie zobaczyć, czy w tym domku nie ma jakiegoś portala. Albo w tym tutaj zejściu na dole, bo tu jest jeszcze zejście na dole, które, jak pamiętacie, tylko zaczynaliśmy ten cały świat, to nie mogliśmy go po prostu wziąć i zrobić. O, ja nie wierzę. Naprawdę? Dziki szlak? Oj, to dzisiaj się trochę pobawimy, bo akurat te szlaki to ja znam bardzo dobrze i wy też bardzo dobrze je znacie. Więc dzisiaj sobie trochę polatamy. Więc zobaczymy, co nam przyniesie. No i tutaj oczywiście standardowa informacja. Macie właśnie teraz, wam powinno wyskoczyć media społecznościowe. Jeżeli chcecie do czegoś dołączyć, to was serdecznie zapraszam oczywiście. Aj, ciekawe, co nas czeka w tym dzikim szlaku. Latanie na pewno. Okej. O Jezus, co to jest aż takie skomplikowane? Dobra, już spaliłem. Już to spaliłem. Okej, czyli my tutaj... Aha, nie, czyli jednak trzeba przez to przelatywać. Dobra, podejście numer 2. Skrzynia, łuki, samolot, łódki. Aj, te łódki mnie tak naprawdę tutaj denerwują. Ale spróbujemy polecić schematem, jaki sami zaproponowali. Więc lecimy. Mówię teraz mi się wydaje, że mówię zbyt głośno do mikrofonu. Dobra, a my musimy... O, jest pierwszy. Skrzynka raz. Skrzynka dwa. Skrzynka tu jest trzecia. Tutaj czwarta. Jeszcze przy okazji samolot zbiliśmy. Piąta. Szósta. Leć, leć, leć. Musimy się cofnąć. Fuck. Boże, to będzie dość szybkie i to trzeba dość zwinnie zrobić. Dlatego ja muszę się ogarnąć. Dobra, lecimy. Podejście numer 3. Chyba nie będę liczył tych podejść, bo trochę ich pewnie będzie. Dobra, raz. Już zepsuliśmy. Dwa. Trzy. Tutaj jednocześnie samolot i skrzynkę. Tutaj skrzyneczka była tak. I chyba dalej spaliłem, chociaż dobra, takie dość to jest, aj, zawiłe.
Dobra, samolot zbijemy, uzyskamy chociaż 2 sekundy. Tu mamy dwie skrzynki aż. Dobra, szybko leć. Ej, do góry, do góry, do góry, Spyro. Nie odpierdalaj mi tulipy, proszę cię. Tutaj nie widzę. O, jest ostatnia skrzyneczka. Moglibyśmy teraz się tymi łódkami zająć. Raz, dwa, no. Tak, oj, fajnie, od razu też przelatujemy przez te bramki. Ty, może nam się uda teraz. Chociaż znając życie, to wcale się nie okaże się takie proste. Lecimy na dość dobrej wysokości. Aha, już niestety nie będziemy lecieć. O, 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 o. Aj, ale ominęliśmy. Ominęliśmy tutaj bramę, więc przydałoby się teraz szybko jeszcze nawrócić. Miejmy nadzieję. Leć, spaj. O, tak dobrze nam szło. Czego nam zabrakło? Dwóch samolotów i jednego łuku. My byliśmy naprawdę przy końcówce, mieliśmy jeszcze spory zapas czasowy. Dobra, lecimy, próbujemy. Będę się denerwował, jak ja nie lubię tych poziomów. Okej, tak. Skrzynka raz. Lecimy na dobrej wysokości. Skrzynka 2. Samolot 3. Tu kolejna skrzynka. Tu też. Tu moglibyśmy taki fajny łuczek zrobić. O, a jakby oczywiście Spyro zachciało się latać. Okej, tu będziemy ich ścigać. Tak. O, tu aż dwóch ich jest. Spaliłem już. Kurde, chyba już spaliłem właśnie w tym momencie. Tak. Okej, tutaj. Tak. Tak. Nie leć tak nisko. Aż. Spyro, nie strasz mnie. Tak. Okej. Teraz te bramki. Tu także jeszcze powinny być ci od łódki. Tutaj zaraz się nawrócimy tak naprawdę. O Jezus. Udało się w ostatniej sekundzie. Nie trafiliśmy go. Dobra. Co tutaj jest? Tu jest jeszcze też łódki. Jeszcze jeden na łódce. Gdzie ty jesteś? Tylko nie muszę, będziesz leciał centralnie, jak ja będę tutaj przelatywać. No przecież, po złości, nie? Dobra. Kolejna próba. Lecimy. Kurwa, jak ja nie znoszę tych leveli. Tak się denerwuję przy tym. Raz. Skrzynki. Nie wiem, czy zaraz trochę nie zmienimy planu lotu ogólnie. No, trochę się rozbudzam przy tym akurat. Nie trafiłem w skrzynkę. Kurde. Teraz powinienem mieć szansę, jak nawrócę. A to chyba jest jeden z tych prostszych leveli. Nawet. Dobra, leć tu. Do góry. Okej, to akurat żadnego samolotu nie było. Oni tutaj w kółko latają, dobra. Tutaj jeden. Ściągnięty. Kurwa, już tam czas tak bardzo spada? Nie zdążę tutaj pewnie, co? Dolecieć nawet. A tu jest skrzynka, łódki, łódki, łódki. Oj, tu bardzo czasowo jesteśmy do tyłu. To nie był dobry plan, tak jak teraz zrobiliśmy. Bo w ogóle czasowo nie nadrabiamy. A do tego jeszcze tracimy kupę czasu. Tu. Się okaże, że ta najgorsza możliwość była najlepsza. Jeszcze jeden. Okej, i został nam tak naprawdę samolot. A samolot był tylko jeden. I kurde, nie dolecimy tam. Ajajajajaj. No niestety. Ale w końcu mieliśmy najlepsze podejście teraz. A zostały tylko trzy samoloty. Więc myślę, żeby najpierw ogarnąć do końca samoloty. Dopiero w późniejszym terminie skrzynki. Albo znaczy najpierw skrzynki po trasie. Mam nadzieję, że trochę mi się uda tych samolotów strącić. Tu, tu, tu. Lecimy, kurde. Ale tu nie ma co. Jest okej, nawet. Bo i tak musimy tutaj nawrócić. Tak. I teraz tak, to. Tu jest samolot. Jeszcze tutaj samoloty będą. Jeszcze jeden samolot. Jedna skrzynka chyba. Kurwa, to nie jedna skrzynka wcale. Dobra, chyba spaliliśmy. Chyba spaliliśmy, co? Oczywiście, że tak, bo ostatni się okazał tutaj.
Fajnie było, jakbyśmy się czasowo wyrobili tutaj, ale musimy niestety do tych kanałów tutaj polecieć. A nie zdążę pewnie przelecieć przez bramkę, co? Albo skrzynkę nawet zbić. To było najgorsze podejście nasze. Próbujemy dalej. O, zjebane to jest bardzo. Dobra, tu też już chyba zepsułem. Chociaż lecimy chyba z drugiej strony w ogóle. I zobaczymy, jak to wyjdzie z tej strony. Oj, już oczywiście pominąłem. Jeden punkt. Tu jest tak, tu jest tak. Tu jest on. I oczywiście nie przeleciałem przez punkt. Bo przecież jakby było, jakbym wszystko kurwa zaliczył, to jest praktycznie niemożliwe. W ogóle miałem nie przeklinać w tej serii, ale sami widzicie, jak akurat to na mnie działa. Nie lubię, strasznie tego nie lubię. Tu, nawracamy. Wolę sobie, wiecie, spokojnie mapki sprawdzać i dopiero wtedy się tym wszystkim martwić. Okej, tu jest raz, dwa, samolot. Skrzynkę zostawiliśmy, ale i tak musimy wrócić tam. Tu polecimy pod prąd, chciałem powiedzieć, no. To fajnie, żeśmy polecieli pod prąd. Dobra, jeden, dwa, trzy i chyba jeszcze tutaj jeden będzie, co? Jeden czy dwa nawet. Jeszcze jeden, tu. Tu jest kolejny, no i jeszcze jeden. Dobra. I tu chyba też skrzynkę zostawiliśmy, więc skrzyneczki też. Czyli zostały nam tylko łódki. Nie łódki, przepraszam. Bramka. I chyba jedna bramka nam tylko została. Przez którą nie zdążymy przelecieć. Została nam jedna bramka. Jeden łuk nam został do zaliczenia tego. Nie poddajemy się. Próbujemy dalej. Nie ma opcji, żebym ja to odpuścił. Okej, ale najpierw teraz mówię, tak zaliczę. Tutaj mógłbym jakby tego trafić. To myślę, że kółko ogólnie będzie można zrobić. Tak. Tak. Tutaj góra. Tu dół. Tutaj góra. O Jezus, prawie żeśmy w wodzie wylądowali. Bramki wszystkie będą zaliczone. Wszystkie bramki. I kurwa, wpadliśmy do wody. No ja pierdolę. Raz, dwa, trzy. No i teraz bez problemu poszło. Musiałem się lekko wkurwić oczywiście. Tak. Tu też jest bramka. Tu jest samolot. Znaczy samolot, łódka. Co ja gadam, samolot. Tak. Dobra, przelecę najpierw. Znaczy te łódki na początek wezmę i... Znaczy łuk, przepraszam. Mówię, ja się tak stresuję tutaj, dlatego... Po prostu o czymś zapominam zawsze wam powiedzieć. Wróćmy jeszcze szybko tu. Ja mogę go jakoś przyspieszyć, żeby on szybciej leciał. Strasznie wolno leci dla mnie. Tak. Wydaje mi się, że najmniej czasu ogólnie tracimy na samolotach. Oraz na tych całych skrzynkach. Więc dlatego wybraliśmy tą trasę. Okej. A teraz leć. Tutaj będzie już taka precyzja wymagana, żeby to zrobić. No i ta precyzja już została właśnie w tym momencie zachwiana. A raz. Dwa. Tu może trochę nadrobimy, co? Uff. Tu ładnie nam poszło. Ale gdzieś jest dalej jedna skrzynka, której nie zrobiliśmy. I nie wiem, czy ona nie jest tutaj właśnie. Jest. I ostatni samolot nam zostanie. Gdzie on jest? Leci. Dobra, damy radę. O! O tak, udało się. Chyba pora lecieć. Już więcej nie chcę tego. Jezus, udało się to zrobić. Uff, mam nadzieję, że długo to nie zajęło. Nie wiem nawet na ilu próbach, ale wydaje mi się, że coś około 10 nam to zajęło. No, po tym odcinku akurat te 9 łapek w górę to się należy. Dobra, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Wpadajcie oczywiście na media społecznościowe. Wszystko będziecie mieli w opisie. Zostawcie także suba, dajcie łapkę w górę. No znaczy łapkę w górę. Łapkę w górę musicie dać, jeżeli chcecie dalsze odcinki, bo pamiętajcie, 9 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. No ja się na razie z wami żegnam. Naaa.